Ostatnio miałeś lekką spinę z Lizą, która wczoraj została ogłoszona i co o niej sądzisz? Co ogólnie sądzisz o tym, że Liza jest fame, jakby, możesz szczerze powiedzieć, nie? Ja nie mam problemu z tym, że powiesz, że jest na przykład atencjuszką wybitą na Franiu, że trzyma się z Fagatą i generalnie nie chciałbyś jej na przykład fame MMA, nie? Ale nie powiem tak, bo tak nie uważam. Okay, nie no uważam tak. Że wiesz, bo to ja nie lubię takiego w ogóle pierdolenia na zasadzie, o, ktoś jest wybity przez tego, połowa YouTube'a, nawet 3/4 YouTube'a, obecnego YouTube'a takiego, który jest gdzieś tam wysoko na karcie popularności, to są ludzie, którzy z kimś zaczynali, jakieś kolaboracje robili. Więc ja nie lubię tak komuś ujmować w ten sposób. Faktem, moim zdaniem, została rzucona na głęboką wodę, bo zdobyła olbrzymią popularność od tak. Zazwyczaj ludzie tam, wiesz, stopniowo to dostają, więc trochę łatwiej mi się przyzwyczaić do pewnych rzeczy i woda sodowa im nie odwala. No, mi się po prostu wydaje, że jest mocno zagubiona przede wszystkim. Dziwi mnie to, jakimi ludźmi się otacza, ale to jest jej wybór. Jeżeli ma ochotę, spoko. Wydaje mi się, że nie powinna po prostu dla własnego dobra. Nie wiem sama, jaką jest osobą i nie będę jej dlatego oceniał. Natomiast ja oceniłem film, jej występ. Oceniłem to, co zobaczyłem. Nie stricte osobę, jaka to ona jest zła i najgorsza, tylko to, co na tym filmie robiła, mi się bardzo nie spodobało i wyraziłem swoją opinię. A ja już powtórzę się podobnie jak z Kajsem Zmureńskim. Kim ja jestem, żeby mówić, kto ma się bić? Ja mogę powiedzieć, że ewentualnie coś mi się nie podoba, ale nie będę nigdy namawiał opinii publicznej, żeby kogoś z federacji wyrzucała. No kurwa, nie jestem sędzią, no i tyle. Okej, okay, a Jacek Murański? Też nie mówiłem nigdy publicznie. No nie mówiłeś, ale jak sądzisz? Na live'ie. Jak sądzę? Nie chciałbym sugerować widzom, bo być może część osób faktycznie mnie ogląda i gdzieś tam zasugeruje się moją opinią. Nie chciałbym tego sugerować. Uważam, że pewnych rzeczy nie powinno się sugerować i tyle. Okej. Okay.